Dorota Olko, dzień dobry. Lewica, dzień dobry. I partia Razem. Co warto też dodawać przy tym przedstawieniu? Za moment do tego przejdę. Elżbieta Witek, Donald Tusk mówi o tym, że to fundamentalna sprawa, to czy pani obecna marszałek będzie wicemarszałkiem, czy też nie będzie wicemarszałkiem. Pani podniesie rękę za kandydaturę Elżbiety Witek na funkcję wicemarszałka Sejmu, czy nie? Przyznam, że tutaj sama mam dylemat, bo uważam, że Prawo i Sprawiedliwość powinno mieć marszałka, choćby po to, żebyśmy nie musieli słuchać potem przez pół roku, jacy to są biedni i pokrzywdzeni, że nie mają marszałka albo marszałkini. No ale pewnie marszałek Witek nie jest najlepszą kandydatką, bo wiele razy przez ostatnie lata łamała regulamin Sejmu, zamieniała ten Sejm w taką maszynkę do głosowania, zamkniętą też mocno na dziennikarzy, na otoczenie, wprowadziła covidowe reguły ograniczające dyskusje, które później się już nie zmieniły na te przedcovidowe, więc myślę, że no niestety też musi się liczyć z konsekwencjami tego, że tak wyglądały ostatnie 4 lata. Czy będzie pani przeciwko? Jeszcze ostateczną decyzję podejmę razem z klubem Lewicy, no ale tak jak mówię, tutaj uważam, że mogłoby Prawo i Sprawiedliwość zaproponować innego kandydata albo kandydatkę. Ładna, delikatna odpowiedź. Pani poseł, partia Razem, Nowa Lewica, z tej listy kandydowaliście, no tam było kilka partii, Unia Pracy też, między innymi partia Razem, wy 7 posłów prowadziliście, w tym też panią poseł Elekt, gratuluję mandatu pani poseł. Dziękuję bardzo. Wy jesteście razem z tym rządem Donalda Tuska, który tworzy się cały czas, no bo wiadomo, że Mateusz Morawiecki ma raczej straszającą misję przed sobą. Czy jesteście obok tego rządu? Bo do niego nie wchodzicie, ale popieracie ten rząd? To jest... Ja sobie zdaję oczywiście sprawę z tego, że to nie jest oczywista sytuacja w polskich realiach, ale no to, takie sytuacje się zdarzają. Jest to nawet... właściwie reguła w krajach skandynawskich, przepraszam. W Hiszpanii są partie, które popierają rząd, ale do niego nie wchodzą. Więc będzie to jakaś u nas nowa formuła. My powiedzieliśmy jasno, że za tym rządem zagłosujemy, ponieważ uważamy, że w sprawach praworządności, współpracy z Unią Europejską jest tutaj pełne porozumienie i też potrzebujemy, żeby odzyskanie środków z KPO, czyli do którego jest potrzebne jakieś znormalizowanie relacji z Unią Europejską i przywrócenie rządów prawa w Polsce, to musi się wydarzyć szybko, no bo mamy ryzyko, że te pieniądze po prostu przepadną. Niestety na to nas skazał rząd Prawa i Sprawiedliwości. I teraz ja to wszystko rozumiem, ale dlaczego wy nie chcecie wejść do tego rządu? Tak, tutaj sprawa jest dosyć prosta. Żeby objąć jakieś konkretne ministerstwo, no takie, którego można by się spodziewać po Lewicy, po partii Razem, czyli na przykład ministerstwo odpowiedzialne za mieszkalnictwo, które jest dla nas jedną z kluczowych ważny spraw. Tak, ważny postulat Lewicy. Słynna konferencja we Wiedniu. Tak. No i żeby na przykład objąć ministerstwo odpowiedzialne za mieszkalnictwo, mówię ministerstwo odpowiedzialne za mieszkalnictwo, a nie konkretną nazwą, bo właściwie jeszcze nie znamy tej struktury dokładnej ministerstw i nie wiemy, czy to będzie tak jak do tej pory ministerstwo rozwoju, czy będzie osobne ministerstwo budownictwa. Zgodnie z ustawą o działach można to różnie zorganizować. I żeby stanąć na czele takiego ministerstwa, no to trzeba mieć gwarancję, że nasz program ma szansę na realizację, żeby to było możliwe, no to musielibyśmy mieć gwarancję finansowania, taką, która by pozwalała rzeczywiście budować mieszkania na wynajem w takiej skali, która by cokolwiek zmieniła. I w negocjacjach walczyliśmy o to, żeby przeznaczyć 1% PKB na mieszkalnictwo, albo chociaż te 20 miliardów, o których mówiliśmy w programie, bo to są dwie liczby, które się pojawiały. Niestety to się nie udało, znalazło się to w protokole rozbieżności i, no i trudno jest, trudno by było, to nie byłoby odpowiedzialne, gdybyśmy brali odpowiedzialność za resort bez gwarancji, że ten program możemy realizować. I ja bym chciała bardzo podkreślić też, że oczywiście siadając do negocjacji, my mieliśmy pełną świadomość, że
będzie musiało się wydarzyć dużo kompromisów, bo to jest bardzo zróżnicowana większość rządząca i każdy jest świadom, że nie zrealizuje całości swojego programu. No ale mieliśmy kilka spraw dla nas najważniejszych. To właśnie mieszkania, to zwiększenie nakładów na zdrowie, inwestycje, dla mnie bardzo ważny postulat, inwestycje w badania i rozwój. Czyli tego nie udało się wynegocjować. I wreszcie sprawy związane z pracą, czyli skrócenie czasu pracy, wzmocnienie związków zawodowych i Państwowej Inspekcji Pracy. To, co się udało, to wpisać do umowy koalicyjnej, to po negocjacjach właśnie przez Lewicę, przez Marcelinę Zawiszę akurat z partii Razem, która razem z Dariuszem Wieczorkiem negocjowała w imieniu Lewicy, to udało się tam wpisać pewne dofinansowanie Państwowej Inspekcji Pracy. To zawsze coś i takie małe elementy tam są, co pozwala też podnieść rękę za tym rządem. I my mamy takie podejście, że jesteśmy w klubie Lewicy. Razem z Lewicą będziemy wykonywać pracę na poziomie parlamentu, która no, moim zdaniem będzie bardzo ważna, bo to widać już na początku. Tak jak zapowiedzieliśmy, będziemy składać projekty dotyczące aborcji. I to już dzisiaj? Tak, to się wydarzy na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Ono jest dzisiaj i jutro. Dzisiaj i jutro, czyli już tak. Wiemy, że będzie przedłużone, tak? Tak, taką mamy zapowiedź, że dziś i jutro jest zaplanowane. I te projekty dotyczące aborcji, jako że kwestia aborcji, no powiedzmy, prawie się nie znalazła w umowie koalicyjnej, będziemy składać jako projekty poselskie. I to jest świetny przykład tego, że praca na poziomie klubów parlamentarnych, tych koalicji parlamentarnych będzie bardzo ważna. I jako, że ta większość jest, no jest mocno zróżnicowana, bo wewnątrz... Jest od PSL-u po partię Razem, no to już jest tak, szeroki. Tak, no i jeszcze wachlarz. Tak, w Koalicji Obywatelskiej mamy cztery partie, dobrze liczę. Tak. W ramach Trzeciej Drogi mieliśmy trzy co najmniej partie, u nas cztery partie, więc to jest tak naprawdę bardzo dużo podmiotów i to dobrze, bo to jest swoją demokratyczną reprezentację mają różni wyborcy, no ale tutaj w różnych sprawach trzeba będzie szukać różnej większości, więc oprócz tych projektów rządowych, które rząd jako całość zgodnie będzie składał, będzie się działa ta praca na poziomie parlamentarnym. Projekty poselskie, tak jak tak, chociażby projekty ta poselskie, aborcji, dokładnie, lewicowe. Tak jak ta a propos aborcji i tu będziemy z Lewicą no, walczyć o realizację naszego programu w takim zakresie oczywiście, jak to się uda zrealizować przy takiej większości sejmowej. Pani poseł, ja zapytam też wprost, bo takie informacje w mediach się pojawiają. No pani jako rzeczniczka partii Razem jest nauczona, że niektóre pytania takie, a nie inne są. Czy partia Razem ma plan, żeby wyjść z tego klubu parlamentarnego Lewicy? Pani mówiła, że na razie w nim jesteście. Czy takiego planu absolutnie nie ma? No klubu nie możecie założyć, możecie założyć koło, jest was siedmioro, 26 osób w klubie Lewicy, no to jesteście dość dużą siłą w tym klubie. Czy grozi gdzieś tam widmę jakiegoś rozłamu nie. I macie taki pomysł, żeby stworzyć koło, czy absolutnie nie? Ja myślę, że tutaj w debacie publicznej często stwarza się takie sensacje, które mają, zwłaszcza w tym nudnym okresie, jak się czeka na powstanie rządu i wszyscy politycy nie mogą odpowiadać na pytania, to tak czasami jest pogoń za jakąś sensacją. Nie, no nie wchodzilibyśmy do klubu Lewicy, gdybyśmy chcieli z niego wyjść. My pracowaliśmy razem z Nową Lewicą, z PPS-em też w mniejszej reprezentacji. Pracowaliśmy przez 4 lata. I ja na przykład uważam, że to była bardzo dobra współpraca, bo jestem pierwszy raz posłanką, ale współpracowałam z klubem jako rzeczniczka prasowa, byłam w sztabie Lewicy, zajmowałam się też badaniami, strategią, więc jakby czuję się mocno związana już z tym klubem przez ostatnie 4 lata i obserwowałam jego pracę. I uważam, że ta współpraca wyglądała tak, jak powinna wyglądać współpraca koalicyjna. To znaczy, czasami się różnimy,
Mamy podobne spojrzenie na świat, w większości spraw się zgadzamy, ale czasami na przykład mamy różne pomysły na rozwiązania, jak realizować konkretne cele. No i zawsze była dyskusja w klubie, czy to dotycząca ustaw, które klub Lewicy składał, czy to dotycząca ustaw, które no, po prostu były procedowane przez Sejm. Czasami zdarzały się jakieś bardziej burzliwe dyskusje, ale zawsze był wypracowywany kompromis, który moim zdaniem no, był korzystny dla wszystkich, bo czasami to zderzenie czy naszego na przykład spojrzenia jako partii razem ze spojrzeniem Nowej Lewicy, czy odwrotnie, daje w mojej ocenie bardzo pozytywne efekty, więc myślę, że wszystkim nam zależy, żeby, mam przynajmniej taką nadzieję, tak, że ta współpraca no, będzie się układała jak najlepiej. Jesteśmy w takim niestandardowym układzie teraz, ale uważam, że będziemy się uzupełniać, że część Nowej Lewicy, mówię część, bo po prostu myślę o konkretnych osobach, że część osób wejdzie do rządu i będzie sprawować funkcje rządowe. My mamy tę przestrzeń jako, że nie wchodzimy do rządu, żeby się skupić na pracy parlamentarnej. Jako partia Razem, tak, teraz mamy 9 parlamentarzystów, bo jeszcze 2 senatorki, więc nasza reprezentacja się powiększyła. I no tak, teraz jesteśmy ponad 1/4 chyba klubu. No macie dużo. Więc jest to też solidna reprezentacja, żeby właśnie zająć się tym odcinkiem sejmowym, bo cały klub jest nieco mniejszy niż poprzednio. I myślę, że nieco, to się... Nie tak nieco. Skurczyliście się dość znacznie. No tak, ale cały klub parlamentarny razem z senatorami, bo z kolei mamy powiększoną reprezentację. Macie więcej senatorów, macie dużo mniej posłów, a to jednak posłowie są w tej układance nieco ważniejsi jednak. Mam nadzieję, że też znaczenie Senatu jako tej izby odpowiedzialnej za debatę, za ulepszanie projektów będzie mniej symboliczne niż w poprzedniej kadencji, bo wcześniej to była taka ostoja demokracji, ale wiadomo, że tutaj partia rządząca robiła wszystko, żeby jednak minimalizować znaczenie Senatu. Myślę, że teraz będzie inaczej. No, ta współpraca między Sejmem a Senatem będzie na pewno inaczej wyglądała. Pani poseł, tak przyspieszam, bo musimy kończyć. Jasne. A jeszcze jeden ważny temat. Czy rządy w Lewicy powinny objąć kobiety? No bo wy dużo o tych kobietach mówiliście w czasie całej kampanii wyborczej. No to może czas, żeby tymi twarzami Lewicy nie tylko na billboardach i plakatach, ale formalnie zostały kobiety. Może w klubie parlamentarnym? W klubie parlamentarnym na razie Marcelina Zawisza jest wiceprzewodniczącą klubu Lewicy. Przewodniczącym jest Krzysztof Gawkowski. Za chwilę wicepremier, więc za chwilę będzie się to zmieniać. Magdalena Biejat jest z kolei, została poparta jako nasza kandydatka na wicemarszałkinię Senatu, więc widać, że tutaj jeśli chodzi o kobiety, one ważne funkcje mają zajmować i myślę, że jest duża szansa na to, że będzie ich jeszcze więcej. Trema jest dzisiaj? Jest trochę, ale jest radość też. Trzymam kciuki, niech to będzie. Dziękuję dla bardzo. Pani poseł jeszcze elekt. Jeszcze przez 2 godzinki z hakiem pani poseł elekt, a za moment już pełnoprawna pani poseł Dorota Olko, Lewica, Partia Razem. Bardzo dziękuję, że była pani dziś z nami o poranku.